Okej, no to spróbujmy skończyć. Tą misję. It has been shown that long routes tie up too many resources. It's much smarter to produce all the essential goods right where they are needed in order to reduce transport costs. Dobrze, musimy w tym odcinku skupić się na skróceniu tych tras. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, nie wiem, czy rozumienie tego dosłownie to jest to, czego oczekuje kampania, czy ta misja. Wydaje mi się, że to nie będzie takie łatwe. Dlatego, że chcemy zachować... O kurczę, tutaj wcale dobrze się nie dzieje. Stabilnie, ale tu jest masę problemów. Musiałbym zacząć od jakiegoś konkretnego miejsca i konkretnego tematu. Powiedzmy, że niektóre rzeczy już przestały być potrzebne. Tak jak na przykład... No nie, tutaj jest to wykorzystanie farm, powinno dalej być. Jak to ugryźć? Skrócić to. Na przykład węgla nie brać stąd. Skąd mogę brać węgiel? Kurczę. Skup się, chłopie. Czyli na przykład... Mogę produkować maszyny. Tu mogę produkować... Pytanie, czy to jest druga? Co liczy? Kurde. 125 miesięcznie. A to jest kilometrów. Okej, teraz zobaczmy ile w takim razie pokonuje żelazo. 6 minut. 100. To jest kilometrów, czy tu jest jakiś wskaźnik? Rozmiar. Co to znaczy rozmiar?
Turysta na wysokości. Aha, rozwój miasta. Dobrze. Statystyki przemysłu. Nie, nie był potrzebny, bo to kilometry. Co to ma wspólnego z tym? Węgiel. Skąd wziąć węgiel, jakby nie mogę tam stamtąd wziąć? To ziarno do chleba może myśleć skąd. No nie bardzo, kurde mi to. Tu. Co bym mógł zrobić? Fabryka maszyn. Okej. A do czego mi maszyny? Maszyny. Aha. To dobra by były. Okej. A dobra do miasta. No dobra. Dobra, dobra. Czyli to by była fabryka... czego? Maszyn. Czekaj, a fabryka maszyn co? Co potrzebuje fabryka maszyn? Tu gdzieś mam fabrykę maszyn. Import maszyn. Czekaj, jakbyśmy kiedy zrobili fabrykę maszyn. Okej. Fabrykę maszyn. I teraz byśmy musieli zbudować. Dobra. Dobra, zaczynajmy, bo czas ucieka. Powiedzmy, że tu byśmy to zaczęli. Postawimy tu przystanek. Dobra, postawmy od razu to.
do tego przejść. Zostanie, znaczy to najtańsza trasa. No i teraz spróbujmy tu połączyć do miasta. Tu, nie, najpierw trasa. No
najpierw trasę. Nowa linia. Stąd. Tu. Stąd tu. Będziesz brać, będziesz tu zabierać maszyny. Okej. Cześć, tak, misja piąta, ale trzecie, znaczy nie trzecie podejście, tylko trzeci odcinek, dlatego że strasznie tą misję rozciągnąłem. I tak się z tym cackam, nazwę to. Także to jest piąta misja w drugim rozdziale. Natomiast ta misja ma już trzeci odcinek. Bo tak jak powiedziałem, pieszczę się z tym całkiem fajnie. Czekaj, nazwiemy to. To miały być maszyny. Maszyny 2. Maszyny 2. I możemy to już w zasadzie puścić. Możemy to puścić. Pojazd, który by to woził. Pojazd, który by to woził, to byłby taki 813. No dobra, niech będzie ten. Na razie jeden. Maszyny 2. Dobra. Jeden element z głowy. Kolejna trasa była stąd. Tu. Oczywiście do stacji transfer ładujemy. Ładujemy plastik. Aha, nie czekamy tutaj tak długo. Znaczy, nie, tu możemy czekać 3 minuty. Dobra. Dobra, i to nazwiemy. Jak to tu nazywam? Żeby się nie zgubić. Okej, i kupmy tu podobny samochód. Nowy pojazd. Plastik 2. Dobra. I to by był jeden element. Od razu rozwieziemy to. Czyli dobra, najpierw linia, nowa linia, stąd, aha, dobra. Nazwijmy już jakoś i musimy dorobić stację. Towar 2. I musimy dorobić stację. Tak naprawdę możemy dorobić stację tylko do rozładunku. Niech nam się tutaj... Moment. Tak, oni potrzebują.
ciekawi się, rozwinie trochę miasto. O, tutaj niech będzie. Okej. Okay. Co ja tam postawiłem coś? Przez przypadek machnął mi się. Dobra. Zróbmy linię. Linia. Aha. Dobra, dobra, dobra. To była linia torbardowa. Dodaj stację. Okej. Dobra. Dodaj stację. Tutaj oczywiście ładujemy do pełna i będzie to ten element. Ok, i teraz możemy weźmy z tego jednego miejsca ciężarówkę. I dopisz do towaru. Ok. Tym sposobem możemy co zrobić? Możemy coś wypieprzyć, bo to, że to ruszy, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że podobny element na długich dystansach. Na przykład tu produkujemy dobre towary jakieś. Możemy tą linię zamknąć. I teraz tak. Zobaczmy. Zobaczmy to jest. To nie ta linia. Maszyny na towar. Ok, to jest to. Ok, to zlikwidujemy. Teraz na linii. Aha. Musimy znaleźć pojazd. Maszyny na towar. Maszyny na towar. Wyślijmy pociąg do zajezdni. Ok. I tym samym możemy maszyny na towar usunąć. W zasadzie właśnie nie wiem, czy muszę usuwać, jak on nie będzie jeździł. Usuń. Dobra. Co jeszcze mógłbym? Tu jest jeszcze jedna linia, która plastik przywozi. Plastik, to jest ta zielona. Plastik. Okej, to jest to. O, nie. Czekaj. Tu. O, to jest to. To jest to. Czyli linia plastik. Pociąg wyślij do tego do zajezdni i linię zlikwiduj. Ok, mamy tu, pozbyliśmy się części. Teraz tak, no w ogóle mnie dochodowa jest linia produkcji szyn. Więc
maszynie. Ona jest niedochodowa przede wszystkim. Może nie jest długa, ale... Dobra, pociąg do Budy. A linie stan maszyny to zielona usun. Dobra, nie ma już. No, teraz tak, na pewno bruździ nam tutaj jako długi transport węgiel. Węgiel. On jest dość długi. Pytanie, czy węgiel do stali. Zobaczmy, gdzie my tu gdzieś stal możemy produkować. No właśnie. Okej. No to w takim razie za chwilę się pozbędziemy węgla. Gdzie jest ta droga? O, to jest tu. Okej. W takim razie postawmy tu bazę samochodową. Dosyć głęboko tu trzeba będzie kopać. My będziemy zmierzać w kierunku tutaj. No cóż, musimy się przekopać tu. Coś tu nie gra. Pociąg. Biją się. Coś tu jakiś poczesk padło. Sytuacja patowa.
Nachrzaniłem tu coś. Brak trasy. Dobra. Gdzie jest ten łobuz? Tu powinien być. Brak trasy. O, jedzie tu ma zajezdnie, dobra. A ten drugi musimy... gdzie go zgubiłem? Tu gdzieś. No tak, mało zajezdni zbudowałem to. No, pewnie zaraz ruszyć. Powinien zaraz ruszyć. Jak tam ten nasz wskaźnik? Dalej pokazuje powyżej 150. O, jakaś masakra. Ej, no nie żartuj, że ty nie wiesz jak wjechać do tego. Aha, tu ci jedzie jakiś. Zlikwidować tego, co te ziarna chyba. Czekaj, nie, z tym ziarnem to musimy pomyśleć, to zaraz jest następna misja tutaj. Te dwa tam tańczą wokół. Dobra, nie możesz przejechać, to sprzedam cię. Okej, okay, jak się sprawdzają nasze trasy? Dobrze. Spróbujmy tu sprawdzić stan. O, tu jest pełno. Zamknij to na razie. Tu jest pełno plastiku. Jak to wygląda? Tam tu daje radę, ale dostawy są na bardzo niskim poziomie. Okej, okay. To właśnie chciałem sprawdzić. Maszyny 2. Kopiuj. 4. Dobra, 4 niech będą. Plastik. No, będą też 4. Dobra. No i z towarem jest krótka droga, zróbmy na razie 2. Okay.
jednak pojazdy już podążają. My się tu zajmiemy teraz tym elementem ziarnowym. Ten w ogóle tu jest bez sensu. To było na potrzeby. Dobra. Na potrzeby zadania, prawda? Dobra, ostatni rzut oka. Co tu się dzieje z tym? Aha, oni zawala to trochę idzie. Dobra, teraz plastik jest, nie ma maszyn. A zaraz powinno się tu coś pojawić. Okej. Spoko, produkcja ruszyła. Czyli tu mam zastąpiony jeden element. Jeden element zastąpiony. W takim razie przejdźmy do tego. Zlikwidujmy tą trasę śmieszną. Odsuwamy sobie. I teraz tak. Ej, nie szalej. Chleb do miast. Wyślijmy go do... Puszczę w takim razie wolniej. Wyślijmy go do zajezdni. I ten, co ziarno wozi, tak samo niech sobie jedzie do zajezdni. Nie będą nam potrzebne. Dobra, wypieprzaj szybciej. Niestety nie wiem, gdzie sprawdzić aktualny wynik, albo co generuje takie długość przewozów. Ten. A, ten zmierza do zajezdni, okej. Zaraz nam zniknie, na razie już jak nie muszę, to nie będę ich sprzedawał, bo może się jeszcze pojawi jakaś potrzeba. Na razie je przeganiam. I tu nam jeździł jeszcze jakiś, który woził chyba... Aha, nie, ten chleb to właśnie wygoniłem. Chleb chyba wygoniłem. Dobra. Ten sobie pojedzie do zajezdni, już nam nie będzie bruździł. I tak te trasy, praktycznie musiałbym całkowicie zlikwidować trasy kolejowe i to by było chyba rozwiązanie. Ok, zatrzymamy sobie. O! I teraz już tak w zasadzie nie bacząc na te tory, już olewam je, bo nie będę burzył, bo to jest kasa, a z kolei drogi i tak muszę wybudować. Dobra, buduj tu drogę. Buduj tu drogę bezczelnie przez tory, bo tu nic na razie nie będzie jeździć. Okej. Zbudujmy sobie stację. Zbudujmy sobie stację. Aha. Okej, stacja jest w dupiatym miejscu. Chcę to tak zrobić szybko i... No dobra, pięknie to zbudowałem.
Też nie. Też nie. Duże nachylenie. Cienka droga. To jest chyba ta mała droga wiejska. Że spieprzył z taką drogą. Nie. Dobra, ta droga była zbudowana tylko po to, żeby hałas narobić i grubo spieprzyć. Okej. W takim razie wróćmy. Przez taki... Dobra. Śmieszne, dziwne, brzydkie. Wiele można by tutaj było. Za krótko. Dobra. Wszystko przez to, że się uparłem, że na razie nie będę usuwał tej zajezdni do pociągów. I to ona mi tutaj przeszkadza. Dobra, mamy to. Mamy to. I teraz tak. Załóżmy, że ziarno tą samą drogą tutaj do miasteczka. Teraz musimy ją... Kurde, ta droga jest strasznie długa, ale skracać mamy kolejową, więc... Ziarno przyjedzie tutaj i tym samym ziarno trafi tu do miasta, znaczy ziarno, chleb trafi tu do miasta. Musimy zbudować tu taką stację. Zbudujmy dwie trasy zbudujmy. Jedna będzie ciągnęła się stąd, tu, dobrze, i to się będzie nazywało ziarno 2. Ziarno 2.
Na wschodzie ładuj do pełna i ładuj tylko zboże. Dobrze. To od razu możemy... Aha, mamy nowy pojazd do włożenia ziarna. Kup, przypisz do ziarna 2. I kolejna linia. Kolejna linia. Dobra. Która pojedzie stąd. Tu. Okej. Dziwna to potem. Dobra, bo tu załadujesz do pełna, załadujesz tylko chleb. Okej. I nazwiesz się chleb 2. Wszystko daje z dwójką, to będzie mi się łatwiej rozpoznawało. I teraz znajdźmy chleb 2. Nie, najpierw tu nowy pojazd. Kup do linii chleb 2. Okej. Teraz tak, ziarno 2. Ziarno 2. Zrób tutaj kopię. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. I chleb 2. Też mu zrób 4. Dobra. Ok, puśćmy to. Tym sposobem mamy załatwione wyżywienie. Dobra, zobaczmy jeszcze, co my tu na te odległości wozimy. Coś nie ten klawisz. Tu już pociągu żadnego nie mamy. Tu nam przywoził chleb dość daleko. Węgla już stąd nie zabieramy. Tu nam jeździ jeszcze jakiś pociąg. Który nam chyba generuje... Tak. Tak dokładnie. Co on tutaj wozi? Ziarno na eksport. Czy on coś wiezie? Bo mam wrażenie, że nie. Ziarno na eksport 0. Dobrze. Do zajezdni. Aha. No to sprzedaj. Sprzedaj. Daj. I tu nam jeździ jeszcze jeden pociąg, który wozi żelazo. W sumie, no pokaż nam tutaj. Chleb 2 to jest dopiero ziarno na eksport. To już jest. Już nie ma pociągu. Ziarno na eksport, ziarno na chleb. Te dwie rzeczy, te dwie linie. Ziarno na eksport, ziarno na chleb. Dobrze. Tego już nie mamy. Ziarno 2. Żelazo nam jeździ. O, 314 km.
żelazo. To jest to żelazo, które nam zostało. Sprzedaj pociąg. Dobra. Żelazo, węgiel, zlikwidować trasy. Żelazo. Węgiel. Zlikwidować. Dobra. Pestycydy, chleb oraz chleb do miast. Pestycydy, chleb i chleb do miast. Ok. Tu coś... Aha, tu jest stanowisko maszyny. Ten sobie jeździł tylko z powodu takiego zadanie, chleb 2. To jeszcze na siebie nie zarobiło. Poniżej 125 miesięcznie. Dobra, tak naprawdę to teraz możemy oczekiwać już tylko chyba w wyniku, czyli zaliczenia miesiąca. Przestaliśmy straty robić. Wydaje mi się, że to już jest droga do finału. 2 miliony około zarabiamy na transporcie samochodowym. Stal ze wsi. Grudzień. Mamy grudzień. Dobra, zobaczmy jeszcze trasy, które nam zostały. Tu jest samochodowa z chlebem. Ok, maszyny, plastik, stal, stal. Tu jest druga trasa, ale on mnie nie bierze pod uwagę. Stal ze wsi to jest to, towar to jest tam. Ziarno to jest tam. Ok. Tak naprawdę w tej chwili tory zostały porzucone. Tory. Hmm.
Co to za wykres? Jak czytać ten wykres? Elektryczne. Ilość. Kilometry. Co jest grane? Jakby czas się zatrzymał. Niby coś tu leci, a mamy cały czas 31 grudnia. Zapycham najszybciej jak się da. Aha, tutaj jeszcze liczyłem na zrobienie właśnie na zrobienie drogi z dostawą węgla. Aha, stąd mógłbym czasu, aż nam się coś wyjaśni z tym ruchem, z tym czasem w zasadzie, to ja tu zbuduję, czekaj, tu jest droga, olala, aż tu, droga. My zbudujemy drogę w tym kierunku, żeby się dołączyć tu. Tu mamy miasto. Okej, okay. Wystarczy, że się dołączymy do któregoś z miast. Albo tu, albo tu. Tu może być krótsza trasa. Dobra, zrobimy tutaj drogę. Droga. Dobra, mamy drogę. Zróbmy też stację. Stację. Dobra. I teraz musimy jeszcze zrobić drogę tak, żeby się dało stąd wyjechać. Za krótki wzdłuż ten fragment. Okej. I zbuduj. Okej, bez kolizji przejedziemy. Trochę koślawo. Dobra, mamy tu
drogę, zróbmy szybko jeszcze trasę. Czyli tak. Stąd. Tu. I z tej trasy na pełni bierz tylko węgiel. Okej. Nazwijmy to węgiel 2. I aha, zróbmy tu gdzieś jeszcze jedno zajezdnie. Tak, wszystko z tamtej strony to one jednak za duży kawał drogi pokonują. Dobra, dodaj pojazdy do wożenia węgla. Przykład ten sam i przypisz go do węgiel węgiel 2. I teraz tak, trasa węgiel 2, sprawa 3, 4 takie samochody niech sobie zapieprzają. Kurde, cały czas mamy 31 grudnia, a co biegło w tym? Nie kumam. Dobra, wiozą węgiel. Tym samym musimy zbudować sobie połączenie tutaj. To tędy. Tak. Jak najbardziej po najmniejszej linii oporu. Tak. No i teraz wypadałoby. A gdzie musimy tutaj zrobić? Teraz wypadałoby zrobić. Tu. Kolizja z filarem mostu. Musimy najpierw przejść ładnie przeprawę. No dobra. Okej, i teraz spróbujmy połączyć to. Okej. I postawmy tu stację. Dobra. I zbudujmy linię. Nowa linia, która nam to jest tu, ale musimy zacząć stąd tu. Aj, nie. Stąd. Tu. Dobrze. Załaduj tam do pełna. Zabierasz tylko rudę żelaza. Okej. I pędzisz. No, nazwijmy to. No tak. Tu. Żelazo 2. Okej. Najbliższe, no dobra, weźmy to stąd.
kup. Czy... Aha. Dobra. Dobra, zbudujmy zajezdnię. Zbudujmy zajezdnię, bo najbliższe jest daleko. A żebyś też nie jechał za daleko, to tą zajezdnię zbudujemy tu. Okej. Dobrze. I kup ten pojazd i przypisz go do linii żelazo 2. Teraz pokaż mi żelazo 2 i skopiuj nas do 3. Ok. Niech zapychają. Martwi mnie to, że cały czas pięć miesięcznych obniżek. Ja zredukowałem do zera. I co? Chyba, że muszę sprzedać wszystkie pociągi. Może to jest to. I to nie to. Zajezdnia kolejowa. Sprzedaj. Sprzedaj. Drogowa, drogowa. Kolejowa, kolejowa, kolejowa. Dobra, nie mamy żadnego pociągu. Nie mamy żadnego pociągu. Wydaje się, że... Kurde, rada nie powinna... być zaliczone. Martwi mnie brak upływu czasu tutaj. Co jest grane. Jednocześnie nie mam przywozi jakieś stan ze wsi. Aha, on przywozi stąd stan. Pytanie, czy to jest stan? Nikt nie przywozi tego, dobra. Stan ze wsi. A gdzie jest ten? On jeździ. Stan wiejski. Ten powinien przywozić maszyny. Dobra. A czemu on przyjechał pusty?
jest to fioletowa trasa. To jest to fioletowa trasa. O, nie ma ziarna. Okej. Okej, nie ma ziarna. Potem przestał wozić ziarno. Musielibyśmy coś wymyśleć, żeby uzyskać ziarno. Kurde, nie mamy tu już żadnej farmy w okolicy. Można by było przekształcić. Teraz po głowie chodzi. Czy trasy mają podane długości? Nie ma. Nie ma żadnej statystyki. Nie ma żadnej statystyki. Czyli to jest nierentowna linia dwuskładnikowa. Przy czym my produkujemy stal tutaj, więc... Aha, tylko my tej stale, z tą stalą nic nie robimy. I to może być też problem. Nic się nie dzieje. Dobra, teraz dojadą samochody. Okej, dopóki nikt nie będzie odbierał, to nie mamy stali wystawionej na zewnątrz. Gdzieś bym złamał z jakichś wcześniejszych. Dlaczego nie mogę skończyć? Dlaczego nie mogę skończyć i dlaczego tu jest cały czas 31 grudnia? Przynosi straty.
Pusty jedzie. Pusty. 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 Czemu tu nie ma chleba? Ten czeka na chleb. Ziarno. Ziarno jedzie. Pierwsze ziarno jedzie z tych najbliższych. Muszę zrobić więcej ziarna. Ziarno 2. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa razy więcej musi być ziarna. Bo inaczej jest połowa chleba. Nie mogę mieć cztery samochody. Chleb, ziarno. To dalej nie zmienia faktu, że mam problem. No dobra, powiedzmy, że odbuduję tą kolej. Ja nie mam pojęcia, jakiej ona jest długości. Dobra, odbuduję tą kolej. Tu było chyba ziarno. Ziarno 3. Ziarno 3. Dobrze. Dodaj pociąg. Taki. Plus wagon towarowy. Taki. Co się dzieje? Fabryka żywności, farma. Farma. Okej. Ziarno się pojawia. Minut 138 wskaźnik. Co to znaczy? Co to znaczy? Aha, on liczy tylko
towar przewożony. Chairman Mao Zedong proclaims the great leap forward. Despite all efforts, there is currently a bottleneck in the supply of goods and in agricultural production. The only way to get past it is by establishing industries in the agricultural communities and the large-scale irrigation of areas being farmed. Tackle these tasks promptly. The construction of irrigation systems is imperative toward achieving the aspired production increase in the agricultural sector. No właśnie, tak czułem, że to się skończy zatopieniem. 200 jednostek stali i maszyn. Tu muszę dostarczyć, tak? No dobra. Czyli tak, budujemy tu stację samochodową. Stację samochodową. Ok. I teraz musimy tu dowieść te dwa elementy, które tak na dobrą sprawę. Czyli czy mamy pewne połączenie. Tu przez miasto. Jakoś mamy. Jakoś. Najlepiej jakbyśmy to połączyli tu. Okej. Albo jeszcze inaczej. Kurczę, tu mamy takie połączenie. Dobra, możemy to zrobić. Możemy to zrobić. Co robimy ze starą? Nie robimy nic. Dobra, czyli budujemy linię stąd. Nowa linia stąd. Pomarańczowa linia. Teraz zobaczymy, czy gdzieś nam połączenia nie brakuje. Tu. No, nie brakuje nam. Zabieramy stamtąd stal. Ok. Nazywamy to Tama Stal. I teraz przydałoby się, żeby mieć gdzieś w pobliżu stali zajezdnię. A tu gdzieś budowałem zajezdnię. Aha, tam. Dobra, zbudujemy jeszcze jedną. Budujemy jeszcze jedną zajezdnię. To jest drogowa, dobrze. Już miałem obawy, czy czasem nie buduję kolejowej. Dobra, teraz nowe pojazdy. Do przewożenia stali jest tylko ten jeden. Dobrze. Tama Stal. Zobaczmy sobie Tama Stal. Skopiujmy sobie. Ile tej stali tam będzie? Niedużo pewnie. Wozi tam 4 samochody. No to już dodałem. Tam ma stal. Pokaż mi, ile pojazdów jest do
było węgiel 2, 4. Węgiel 2, 4 i on tam wystarczy. Aha, jeszcze dostarczę żelazo 2, też 4. A produkcja poległa ten, czyli tak naprawdę Thomas Talmont nie może mieć więcej niż 2 samochody. Chyba, że zwiększymy wszystko, ale tego bym w tej chwili nie robił. Dobra, stal mamy załatwioną. Teraz tak, zamiast wozić tutaj ile tu, o, tu mamy dużo. Dobra. Nowa linia typowa do przewożenia jest tak daleka, czekaj, bo my tu mamy jeszcze. Dobra, stąd będziemy wyjść. Stąd jest na pewno znacznie bliżej. Stąd tu. Okej. Tutaj ładujemy do pełna. Wozimy maszyny. Maszyny. Nazwiemy to Tama. I musimy oczywiście nadać jakieś samochody, żeby one się za szybko tu nie pojawiły. To jest kolejowa. Manager pojazdów. Kup. Dobrze. Maszyny, dobra, kup i przypisz do Tama maszyny. No i takich możemy zrobić ze 2. Skoro tamte tylko 2, to tu i tak będzie to szybciej. Dobra, i zapychajcie, no. Czyli jeden wniosek z tej końcówki tutaj, dotyczący ograniczenia transportu, to nie można go ograniczyć do zera, tak jak ja to zrobiłem. Bo wtedy, że tak powiem, gra się nie liczy. Co prawda wydawało mi się, nie wiem, ten współczynnik jest liczony, wydawało mi się, że trasa będzie za długa, ale okazuje się, że nie była chyba za długa i była na tyle wystarczająca, żeby wykazać, że ograniczyliśmy to. Zero nie jest ograniczeniem. To musi być jakaś linia kolejowa. Byłem już przygotowany na to, żeby sztucznie ograniczyć tą linię, czyli jakby ta była za długa, zrobić jakąś krótszą, cokolwiek. No to się okazuje, że nawet tyle wystarczyło. I nie mam pojęcia, w czym on to mierzył. Żaden, że tak powiem, z liczników nie był podobny do tego, co liczyło zadanie. Dobra, teraz pozostało nam poczekać na rozwikłanie tego. Maszyny 100 akurat. O. Stali jest więcej. No to niestety stal mamy dalej.
zobaczymy, jak nam idzie. No, tamte będą straty, bo tamte... Ten pociąg nam zaczął zarabiać. Rzeczy chyba nie wziąłem pod uwagę, teraz to sprawdzę, że długość trasy do wozu do Tamy jest na tyle duża, że może się okazać, iż stal, która tu, gdzie tu stal jest tutaj, no właśnie, że stal jest więcej. Dlatego możemy zaryzykować chyba tam ma stal. Dodamy te dwa samochody. Wygląda na to, że wszystko zarabia. Naprawiliśmy sytuację z tym chlebem.
jak tu z tą stalą. Węgiel przyjeżdża, widzę, trochę szybciej od żelaza. Samochody spokojnie nam tu krążą. Produkcja stali na poziomie 26%, czyli bardzo nisko. Żelazo zaczyna docierać. Ile go tu jest? Akurat trafiłem na samochód. Moglibyśmy tam jeszcze nieźle wyposażyć to żelazo 2. Jest ta żółta trasa. Sposobem też powinniśmy uzyskać większą produkcję stali. Ile tu jest? 50. Wracają po stal. Dobra, to ja jeszcze przy tej ilości, to ja mogę tam ma stal. Dodaj jeszcze za 2. Okej. I tam ma maszyny. Ups.
Cały czas to jakby żelazo było w tyle. To już tak graficznie obserwując skład zapasów fabryki. Widzę, że głównie jak przywożone jest żelazo, to się uruchamia produkcja. Teraz węgiel się będzie uzupełniał. O. O, tamtego mamy więcej. O, mamy równowagę w dostawach. Okej, maszyny. Aha, maszyny zaraz będziemy mieli gotowe. Miejsca. Rozpętaliśmy tu dosyć ostro produkcję stali. Przynajmniej dużo więcej niż potrzebujemy w danej chwili. O, mamy już maszyny zaliczone. Teraz wystarczy skończyć stal, a już mamy ciut ponad połowę. Nasze obroty są w miarę stabilne. W zasadzie to już to są dochody, a nie obroty. Wszystkie chyba samochody ze stalą są na trasie. Chyba, chociaż tu coś nie podjeżdża właśnie. Thank you.
pewno widzę, że jest lepiej obsługiwany węgiel. Przybywa go więcej. Gdybym chciał to na dłuższą metę ustabilizować, musiałbym z powodu różnicy długości trasy, musiałbym chyba wyrzucić jeden samochód albo ze dwa. Kurczę, niektóre przyjeżdżają chyba puste. No ten pustarno, to ok. Teraz węgiel. Wracają już z tym, puste po stal, a nic nam nie przybyło w tym. Trochę dziwne. Tak, stanęło na tym 115. Jeszcze raz zerkam na tą datę na ogromnym prawym rogu. Nie kumam, bo chyba to nie jest data gry, ani realna. Znaczy, 31 grudnia 58 roku, no to raczej z gry. Natomiast w grze czas upływa, a ta data się nie zmienia. Więc nie wiem, o co biega. Autor zapomniał o tym zegarku. Patrzę też na normalny zegarek i widzę, że niezły czas żeśmy osiągnęli. Już jakieś 2 godziny gram. Miało się to szybko skończyć. No już mamy 135. Kurde, pełno już stali. Ej, no panowie, szybciej tam z tą stalą. 145. Stała nam jakaś 1/4. Trochę więcej niż 1/4. No już mamy 150. 150, 160, 165. No, hop, dalej się tam. Widać, te samochody zaczynają tam dojeżdżać. 175. Jest szansa, że to już chwilka.
Niestety widać, musimy zaczekać na kolejną pętlę. Może jakieś kolejne samochody zabierają to. Nie udało mi się. Kurczę. A, to po węgiel. Teraz już obiecałem to postawę. Dodanie tych samochodów spowodowało, że zarobki się poprawiły. Ekonomia tych tras, czekaj, jak ona wygląda. Węgiel 2. Częstotliwość 88 sekund. A żelazo 2. 84. A to ciekawe. To ciekawe, bo mam cały czas wrażenie, że to węgla jest więcej, bo węgiel ma częstotliwość mniejszą. Coś tu jest pochrzanione z tymi statystykami. Same plecy nawnużamy się. Aha, bo tam dawno samochodu nie było żadnego. Już pusty jedzie. Okej. Okay. Jeszcze ze 2 i 10. Każdy bierze 10. Jeszcze 2. Z jednej strony ciekawi mnie, o już 195 będzie pewnie tak. Z jednej strony ciekawi mnie, jak dalej przebiega ten tę misję. A z drugiej chętnie bym już zagrał w tą zupełnie wolną grę. Okej. O! I na tym koniec. Super. No to fajnie. To... Nie wiem, to już nie ma sensu zrobić dzisiaj. To jest to druga. Ja sobie coś innego pooglądam. A jutro... Jutro może... Nie wiem, czy rano, czy...
wieczorem wrócimy do kolejnej misji. Tym razem Real Self będzie to 6. Misja 6 w drugim rozdziale. Ostatnia chyba misja, tak, bo tam jest po 6. W takim razie dzięki za oglądanie, bo przynajmniej jedna osoba wiem, że tu była, chociaż ją chyba wyszedł od razu. Nie spodobała moja rozgrywka. Ale może ktoś będzie chciał to obejrzeć. Więc dzięki piękne za... Majorca, a peaceful island in the Mediterranean, in the middle of the 60s. Things are laid back here. The rural population lives a humble but happy life, free from the hectic pace on the mainland. But seeing as how flying is turning into a mass market business, that could change rapidly. Mankind is constantly creating amazing inventions. Get involved in rapid technology. The new century has all kinds of exciting discoveries in store that will revolutionize the internet. W takim razie dobranoc Państwu. Dobranoc Państwu.